Wszędzie jest tak na całym świecie, że to ten, który daje pieniądze, ma ostatnie zdanie i z tym się trzeba liczyć. Ja jestem tylko trenerem i trenuję tych, których mam, których tam ewentualnie sam gdzieś wypatrzę albo których będę miał do dyspozycji. No. Jeśli ktoś z Państwa tutaj trafi do mojej drużyny i będę miał... Będzie taka sytuacja, że jako trener mam przyjąć takiego zawodnika. Aczkolwiek no, w tej chwili jest sytuacja taka, że nie ma takiego przypadku, żebym ja jakiegoś transferu nie akceptował i mam nadzieję, że tak będzie. Jeśli chodzi o Teodorczyka i Wszołkan, to już jest strategia klubu. Myślę, że poczekajmy spokojnie do końca rundy. Też musimy sobie zdać sprawę, że klub to jest w tej chwili przedsiębiorstwo, które działa na określonych zasadach i które też musi mieć zapewnioną płynność finansową. W tej chwili to możemy wróżyć z fusów, czy odejdą, czy powinni odejść, czy nie powinni. No, nie chcę się w to bawić, interesują mnie najbliższe 4 mecze i to w jakiej będą formie, czy będą grali i żeby byli zdrowi. Co będzie dalej, zobaczymy. Nie ma problemu, myślę, nie do rozwiązania. Zależy też nam, mi jako trenerowi, na płynności finansowej, na tym, żeby zawodnicy też otrzymywali swoje kontrakty, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Na dzień dzisiejszy w rozmowie z właścicielem mam deklarację, że nikt z drużyny raczej nie będzie odchodził i tego się trzymajmy, no nie ma co za bardzo wybiegać w przyszłość. Czy ja, czy nie, jakieś tam starania. Czy by był Teodorczyk i Wszołek, czy by ich nie było. Oczywiście, że rozglądamy się za młodymi, perspektywicznymi zawodnikami, czy w ogóle pasującymi gdzieś tam do naszej koncepcji, ale no tak ostatnio się wszystko szybko podziało w Polonii, że tak naprawdę dopiero jakaś chwila do namysłu będzie po zakończeniu rundy i wtedy gdzieś to wszystko trzeba będzie przemyśleć, zanalizować, zastanowić się, co dalej. To może teraz będziemy czekali na pytania od Państwa, chociaż pytań jest 71. Jakbyście Państwo nie mieli pytań, to spokojnie damy sobie radę. A może ktoś ma odwagę pierwszy zacząć? O, ja mogę, proszę bardzo. Ja mogę zacząć. Skończyły się czasy, kiedy żeśmy zaskakiwali przeciwników grą do przodu i szybkim atakiem i po prostu tym, że graliśmy ofensywnie. Należy się spodziewać, że podobnie jak w ostatnich 2 meczach będziemy raczej napotykali teraz na opór w postaci muru obronnego. Czy ustawia Pan w bieżących treningach drużynę pod tym kątem? No na razie się przeciwnikom nie do końca udaje ten mur obronny przełamać. My raczej, powiem szczerze, no skupiamy się na doskonaleniu tego, co mamy najlepiej. Trudno jest tutaj przeorganizować drużynę, coś, co funkcjonuje dobrze. Raczej mówię, doskonalimy to, co mamy najlepsze. Jeśli będę widział taką potrzebę, żeby zmienić system, czy w trakcie spotkania coś tam pozmieniać, to będziemy reagować. Z tym, że cały czas gdzieś tam odbywa się to taka operacja na żywym organizmie, bo nie było czasu, nie było gier kontrolnych, żebyśmy mogli różne systemy, różne warianty gry przetestować. Także na razie udaje nam się to naprawdę bardzo dobrze, powiedzmy, funkcjonować, jeśli chodzi o taktykę. I widzimy też, że no, już może nie zaczynają, ale dużo przeciwników stawia się bardzo defensywnie i z tym trzeba sobie radzić. Wiąże się z określonym sposobem grania, ze strategią. No nie chcę się na ten temat wypowiadać. No, generalnie też biorę jako trener odpowiedzialność za to, że drużyna przyjedzie, cofnie się i na tym polega taktyka, żeby to zmieniać, żeby to funkcjonowało. No ale w tej chwili o jakichś konkretach nie będziemy mówić. Na pewno widzę, co się dzieje, obserwuję mecz i reaguję tak, jak potrafię.
I według materiału, który mam i według wiedzy, którą posiadam, co będzie w którym konkretnym meczu, to trudno powiedzieć, bo też patrzymy, jak funkcjonuje który zawodnik na swojej pozycji. Póki co myślę, że mimo wszystko ta nasza siła rażenia jest jak dotąd imponująca i to, że ostatnio było tylko 1-0, no to też pokłosie jakiejś tam, powiedzmy, słabszej skuteczności, a sytuacji stworzyliśmy sobie kilka wyśmienitych, także ja tutaj z jednej strony życzę sobie, żeby w każdym meczu stwarzać po kilka takich sytuacji i wtedy na pewno bramki będą padać, a z drugiej strony cieszę się, że nie są to aż tak okazałe wyniki, bo zawsze to gdzieś tam wpływa na człowieka, że trzeba się mieć na baczności i jednak mimo wszystko to są tylko zawodnicy, ludzie i też żeby ta głowa nie chodziła gdzieś tam wysoko, tylko cały czas trzeba mieć rękę na pulsie i koncentrować się na kolejnym spotkaniu, bo myślę, że zawodnicy mają naprawdę dużo pokory w sobie i tutaj nie ma gdzieś tam mowy o jakimś lekceważeniu przeciwnika. Dziękuję. To teraz zadam pytanie z kartki dla odmiany. Od internauty, poprzedni właściciel Polonii nie dał panu szans na wykazanie się warsztatem trenerskim. Otworzyć nawias. Inna sprawa, że kilku poprzednich zawodników nie wytrenowałby nawet Guardiola zamknąć. Czy dziś, gdy Polonia skazywana przed sezonem na porażki jest wiceliderem, ma pan czasami ochotę pokazać Józefowi Wojciechowskiemu, no tutaj Zygu, ucho od śledzia, albo zagrać na nosie? Proszę bardzo. Nie, myślę, że nie chodzi o jakieś tam odgrywanie się, czy mimo wszystko przecież ja pracuję w Polonii dalej i prezes Wojciechowski mnie nie zwolnił, także wola właściciela, tego, który daje pieniądze, jest taka, czy chce zatrudniać kogo chce i mimo wszystko łączyły mnie z nim dobre relacje, szanował mnie, oczywiście ta sytuacja tam z tym jednym meczem no była trochę taka może niezręczna i nie czułem się wtedy dobrze. Aczkolwiek po tym spotkaniu spotkaliśmy się dalej i chciał, żebym został, zaproponował mi gdzieś tam już młodą ekstraklasę, jeśli jestem zainteresowany, dał mi czas do zamysłu, także naprawdę zachował się powiedzmy w porządku i cały czas uznałem, że młoda ekstraklasa to jest naprawdę dobry poligon doświadczalny dla mnie i zdecydowałem się na ten krok, także to nie było tak, że tutaj zostałem aż tak źle potraktowany. Ja do dzisiaj z prezesem Wojciechowskim mam dobre relacje, nawet ostatnio na meczu reprezentacji, tym pierwszym meczu z Odkrytym Dachem, gdzie było trochę czasu, ktoś tam krzyczał z góry, nie wiedziałem kto do mnie, a to prezes Wojciechowski z małżonką właśnie z góry machał mi i gratulował dobrych występów, także sympatycznie jeszcze chwilę tam zamieniliśmy, aczkolwiek no on tam z pozycji gdzieś tam super VIP-a, ja trochę niżej, ale łączą, myślę, nas, to znaczy łączą. No. Normalne relacje, ja nie mam nikomu nic za złe, niczego nie żałuję i to jest życie, to jest normalne, że podejmuję się decyzje, tak samo jak ja wtedy też podejmowałem decyzje i ich nie żałowałem, aczkolwiek może były one niepopularne, czy nie podobało się właścicielowi, no ale myślę, że on wytrwał przy swoim pomyśle, ja przy swoim i życie jakoś tam wszystko weryfikuje, że źle na tym nie wyszedłem. Wystarczy. Dziękuję bardzo. Właśnie się obawiam, że podyktuję karnego, także... Zrobimy wszystko, żeby nie było kontry. Co z Edgarem Czani? Czy dopuszcza pan możliwość, że wróci do pierwszej drużyny? Jest w pierwszej drużynie reprezentacji Albanii. Jest zawodnikiem naszego klubu, jest wszystko możliwe. Na razie, jak wiemy, nie jest tajemnicą, że został odsunięty i decyzja nie należy do mnie. To nie jest tak, że to jest
to jest sprawa między mną a Edgarem, tylko to jest sprawa między zawodnikiem a zespołem, a klubem, także to nie jest taka prosta sprawa, także póki co jest odsunięty od pierwszej drużyny, ale jest w klubie i być może wróci do pierwszej drużyny. Kropowa cisza zaległa, to ja mam bardzo ciekawe pytanie.